Cześć, dobry wieczór, witam was w niedzielny wieczór. Jestem tak po prostu wyplumkana, że szczerze mówiąc zastanawiałam się, czy nagrać ten filmik i pewnie nagram dwa, bo mam dwie książki, o których chciałabym powiedzieć. O jednej z nich już napisałam i tekst wisi na blogu od jakiegoś tygodnia, ale szczerze uważam, że książka jest tak fantastyczna, tylko że moim zdaniem dla kobiet. Chodzi mi oczywiście o Złotą godzinę Sary Donati. Nie wiem, czy będzie widać tę książkę. Ja w ogóle czytając blurba nie spodziewałam się, że będzie takie solidne tomisko, bo ta książka ma dobrze ponad 800 stron, z tego co pamiętam. 860 powiedzmy. Opowiada o schyłku XIX wieku w Nowym Jorku, który jest takim fajnym kulturalnym tyglem. Spotykają się tam różne narodowości, różne rasy też, ale mimo wszystko to jest XIX wiek, jeszcze takie bardzo wiktoriańskie miasto, bardzo purytańskie. Wiele rzeczy się robi, o niewielu się mówi. I spotykamy w tym Nowym Jorku dwie kobiety, Sophie i Annę, które są sierotami, które przygarnęła ciotka i wychowywały się w takiej bardzo otwartej rodzinie. Pozwolono im studiować medycynę, nikt ich nie gonił bardzo szybko, żeby wychodziły za mąż. A jest jeszcze taki problem, że Sophie jest mulatką. Ona ma, jest takim skrzyżowaniem rasy, bynajmniej nie w jakimś tam pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Nie chcę tego jakoś deprecjonować, tylko no po prostu po niej widać, że nie jest biała, co też spotyka się z dużą krytyką. Obie praktykują medycynę, obie chcą, znaczy chyba nie chcą zmieniać świata, to na to nie wygląda, one chcą po prostu pomagać ludziom, pomagać kobietom, a wybrały sobie dosyć zły czas, dlatego że jeden z mieszkańców Nowego Jorku rozpętał antykoncepcyjną walkę, wojnę, zwalcza wszelkimi środkami antykoncepcji i aborcję. Żadnej lekarce nie można w ogóle, nawet lekarzowi wspomnieć pacjentce na temat takich rozwiązań. Kobiety po prostu mają rodzić dzieci, najlepiej, żeby tych dzieci było jak najwięcej i po prostu być doskonałymi gospodyniami domowymi przy okazji. I Anna i Sophie się z tym nie zgadzają. Obie są już raczej starymi pannami i o ile Sophie miała szansę, żeby wyjść za mąż, bo przyjaciel z dzieciństwa, zwany Capem, zakochał się w niej, ona się zakochała w nim, ale ponieważ on pochodzi z zamożnej, takiej prominentnej, nowojorskiej rodziny, ona nie chce mu po prostu rujnować życia małżeństwem z mulatką. Później niestety sprawy o tyle się komplikują, że Cap zaczyna chorować na gruźlicę. Akurat dr Koch prowadzi badania na temat tej gruźlicy, prątek Kocha, pewnie słyszeliście gdzieś w szkole. I Cap wie, w jaki sposób ta gruźlica się zaraża i zrywa kontakty z Sophie, pozwala się do siebie zbliżyć ludziom tylko jeżeli mają maseczki, karbol i te sprawy. Także po prostu czy ona tak naprawdę tego chce, czy nie, już nie ma wyjścia i nie może się z nim nawet spotykać. Tylko że dowiaduje się o takiej nowatorskiej metodzie leczniczej w Europie i chciałaby, żeby Cap tam pojechał, ona bardzo chciałaby z nim pojechać. Zwłaszcza, że zdaję sobie z tego sprawę, że no, są małe szanse na to, że on zostanie wyleczony, a ona po prostu chciałaby spędzić z nim każdą wolną chwilę. Natomiast Anna prowadzi takie życie emancypantki, można powiedzieć, czyli po prostu pracuje i robi swoje. I gdyby nie pewien taki przypadkowy dzień, kiedy Sophie jest wezwana nagle do trudnego porodu i do Sophie przychodzi pielęgniarka, prosi cię o pomoc, no ale Sophie nie ma oczywiście, więc w zastępstwie idzie Anna do sierocińca, ma dokonać oceny stanu zdrowia sierot, podrzutków, dzieci, które straciły rodziców i po prostu wylądowały na ulicy. Ponieważ to są często dzieci włoskich imigrantów, jest potrzebny tłumacz, ma to być ksiądz, ale to okazuje się, że to nie jest ksiądz, tylko policjant włoskiego pochodzenia. Momentalnie wpadają w sobie w oko, no ale to jest XIX wiek, tak? Tam nikt, nie wiem, nie stanie i powie: hej, mała, podobasz mi się. Czy czegoś w tym stylu. Ogólnie rzecz biorąc, ta książka koncentruje się głównie na perypetiach Anny, a jest ich sporo. I w kontekście tej walki antyaborcyjnej,
i w walki z antykoncepcją. Znaczy, poznajemy Annę jako taką kobietę, moim zdaniem ona by się spokojnie odnalazła w XXI wieku, chociaż pewne rzeczy ciągle by ją szokowały. Jest bardzo niezależna, silna, zdecydowana. Tak naprawdę drzemie w niej bardzo wiele kompleksów. Znaczy, może nie tyle kompleksów, co traum z młodości, z dzieciństwa, kiedy straciła całą swoją rodzinę i mimo, że wychowuje się w kochającym domu, przepraszam, ja naprawdę jestem zmęczona, w kochającym domu, to jednak to nie jest ciągle to samo. Książka jest niesamowicie motylkowa, naprawdę, ja uwielbiam takie romanse. I oczywiście musiałam zacząć ją czytać akurat wtedy, kiedy miałam full roboty, tylko że zaczynając czytać tę książkę, naprawdę nie sposób się oderwać. Mnie ona się kojarzyła z Blurba, z moim ukochanym serialem Dr. Quinn, bo wiadomo, kobieta, lekarz, XIX wiek i te sprawy, Ameryka. Ale tak naprawdę, no, to jest fantastyczna książka, fantastyczny romans, mi się to fantastycznie czytało. Boże, fantastycznie, Katarzyna, czy znasz inne słowo niż fantastycznie? Czyta się bardzo szybko, jest bardzo motylkowa. Może pod koniec tam jest parę scen romansowych za dużo, tak? Autorka jakby szła troszeczkę w stronę Diany Gabaldon, czyli bohaterowie za często lądują tam, gdzie wiemy, że lądują, ale niekoniecznie musimy znowu o tym czytać. Chociaż jest bez jakichś takich szczegółów. Może jest dwie, trzy takie sceny, które kogoś skromniejszego zbulwersują i uzna, że no hello. Ale ja spokojnie bym to poleciła. Nie wiem, no moja siostrzenica ma 19 lat, także to nie jest jakiś odnośnik, ale mojej mamie nie lubię dawać takich książek, a jej mimo wszystko mam zamiar wcisnąć. Tak, to jest romans. Moim zdaniem to jest po prostu romans z z niezłym tłem obyczajowym, ciekawym, dającym do myślenia, oddziałującym bardzo na wyobraźnię. Romans, po prostu romans. Ja bardzo bym chciała wiedzieć... Bardzo bym chciała, żeby była kontynuacja i dowiedzieć się, co u Sophie i u Kappa. Zwłaszcza, że tam w ogóle moment ich wyjazdu jest naprawdę trzyma w napięciu, słuchajcie. Trzyma w napięciu romans, ale z taką szczyptą emocji, niekoniecznie nie tych takich a la porno grey. Tylko naprawdę taka sensacja, jest nutka sensacji, jest taki nutka procesów sądowych. Naprawdę jest wszystko, co powinno być tłem w dobrym romansie. Bardzo bym chciała, żeby była kontynuacja. Ja aż sobie odświeżyłam wiedzę na temat gruźlicy i tego, kiedy zaczęto ją leczyć i kiedy zaczęto ją leczyć skutecznie. I mimo wszystko chciałabym przeczytać kontynuację. Wam bardzo tę książkę polecam, bardzo ja wam ją pokażę, chociaż jest ciężka. Ale lepsza okładka tej książki niż mój zmęczony pysk. Także... bardzo, naprawdę bardzo gorąco Was polecam. Wydaje mi się, że bardziej składna opinia o tej książce jest u mnie na blogu, więc jak coś, to link będzie niżej, tam niżej. Ja postaram się nagrać jeszcze jeden filmik na zapas, coś napisać, dokończyć, oglądać finał Australian Open i po prostu się wyśpię. Także mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jeżeli macie jakąś fajną książkę do polecenia, bo przecież ja w ogóle nie mam co czytać, to bardzo proszę o jakiś komentarz. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.